Myślę, że ten wyjazd będzie można podsumować wyjazdem cebularskim. I będziemy mieć dużo cebularzy w Lublinie. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, a my jesteśmy po raz pierwszy w Lublinie. Przyjechaliśmy do Lublina na zaproszenie miasta Lublin, miasta, które w tym roku obchodzi hucznie 450-lecie Unii Lubelskiej. Za mną jest właśnie pomnik Unii Lubelskiej, a jeśli uważaliście na historię w szkole, no to zapewne wiecie, że Unia Lubelska to unia między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Królestwa Polskiego, po której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. My oczywiście w Lublinie poszukamy dobrego, smacznego jedzonka z naciskiem na przysmaki regionalne. Póki co byliśmy na śniadaniu. Kałka z kamembertem, bekonem i jajem. Ostatnio ktoś mi zarzucał, że mało coś bekonu na kanale. No to jest. Odhaczone. Nie wiem tylko jak się do tego zabrać, bo jest ogromne. Jest tutaj też jeszcze konfitura z Marii, czyli jest tak słono-słodko. Myślę, że będzie bardzo smacznie. Śniadanie jedliśmy w miejscu, które nazywa się Kafe Teatralna. Znajduje się tuż przy teatrze. Było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo smacznie. Pyszna kawa, u mnie drip, u Soni latte. Drip z nasion z lokalnej palarni. I do tego ja jadłem taką chałkę, wielką chałkę, posmarowaną konfiturą z malin, z kamembertem, bekonem i jajem sadzonym. Do tego był osobno podany sos aioli. Duże, bardzo smaczne śniadanie. Słodkie i słone smaki nawzajem się przełamywały, także jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. A co jadła Sonia? To już ona opowie. Ja jadłam brzanki. Były z serkiem typu Philadelphia, z awokado, takim zmielonym awokado, było mocno limonkowe. No i do tego był bekon wegański, bekon kokosowy, czyli to były takie kokosowe płatki, troszkę smakowały jak takie chipsy, ale Maciek próbował, to było czuć ten kokos. To jest, powiedzmy, podobne wizualnie do bekonu, pod względem smaku absolutnie nie. Skoro już mówiliśmy o tej Unii Lubelskiej, to warto zaznaczyć, że w tym zamku obradowano właśnie nad traktatem Unii Lubelskiej. Tutaj widać, że ten zamek był przebudowywany wielokrotnie. Na przykład ta wieża powstała bodajże w XIII wieku, reszta jest zbudowana troszkę później, także... To jest jedna z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie. Jedna z najstarszych budowli na Lubelszczyźnie. Kupiliśmy bilet w automacie za całe 9 zł i wbijamy na basztę na górę, licząc, że będzie z niej ładny widok na Stare Miasto. Jest Stare Miasto w Lublinie? Chyba jest, nie? Jak ci się widoki podobają? No super. Jednym z największych kulinarnych symboli Lublina jest cebularz, a że my się na cebularzach nie znamy, to idziemy zobaczyć, czym ten cebularz jest, do Regionalnego Muzeum Cebularza. To nie tutaj. To nie tutaj. Czy tutaj? A nie, to tutaj. Co zrobiłeś? Mieliłem pszenicę. To urządzenie, którym przesiewamy, nazywamy to urządzenie przetapiem. To w zasadzie taki interaktywny pokaz, podczas którego osoby z widowni są proszone do wykonania czegoś. My akurat byliśmy w dość malutkiej ekipie pięcioosobowej, my oraz matka z dwojgiem dzieci. Było bardzo fajnie. Myślę, że to jest przede wszystkim rozrywka dla dzieci, aczkolwiek można z tego pokazu wynieść całą wiedzę, jaka jest o cebularzu. Ja już wiem, co to jest. To jest placek drożdżowy z cebulą i makiem. Byłem królem, troszkę tam wyrabiałem ciasto. No i także było fajnie, mi się podobało. Myślę, że warto pójść, jeśli się nie wie, co to jest cebularz. Cały pokaz zaczyna się od legendy, że kiedyś Esterka nie miała czym poczęstować swojego gościa, więc zrobiła właśnie cebularza. Okazało się, że tym gościem był Kazimierz Wielki. Od tego się zaczyna, a potem jest pokazanie, jak robi się te cebularze i po kolei każda osoba podchodzi i coś robi. Ja na przykład przesiewałam mąkę, ty robiłeś co?
Ja wiele rzeczy robiłem. Wiele rzeczy. Tak, Ty byłeś aktywnym uczestnikiem tego pokazu. No myślę, że spoko. Ktoś szuka takiego, jakiejś fajnej atrakcji dla rodziny. Jako klienci indywidualni lepiej wcześniej zadzwonić albo wysłać maila. No maile szybko odpisują, mi odpisali od razu. Też za bardzo nie można kręcić tam tego pokazu, także my tylko takie króciutkie przebitki robiliśmy. Całość pokazu ma zostać tajemnicą dla widza. No jest oczywiście degustacja. Można sobie też potem takie cebularze kupić. Teraz idziemy do restauracji Mandragora. To chyba najczęściej polecane przez Was miejsce w Lublinie do zjedzenia czegoś. Słynie ona z kuchni żydowskiej, która jest tak osiadła w tym rejonie, no bo w Lublinie przez długi czas była bardzo duża mniejszość żydowska. I jakby tutaj te tradycje kulinarne żydowskie i lubelskie się ze sobą pomieszały. Restauracje tego typu oznaczone są logotypem miejsc inspiracji, które nawiązują do historii regionu i ich oferta kulinarna zawiera regionalne dania, regionalne produkty. Także jestem bardzo ciekawy, co nas czeka w Mandragorze, tym bardziej, że tyle poleceń spłynęło. Białe, wytrawne, kwaśne, takie beczkowe, mocne, dobre. Dostaliśmy cebularze na początek w ramach czekadełka. Tak jakby było nam mało cebularzy, myślę, że ten wyjazd będzie można podsumować wyjazdem cebularskim. I będziemy mieć dużo cebularzy w Lublinie. Jem żydowski kawior, czyli posiekaną wątróbkę z cebulą, tartym jajkiem i orzechami. Smakuje to naprawdę świetnie. Jak taka jajecznica z cebulką, do której dodano dużo, bardzo dużo wątróbki. Świetne. To w ogóle trzeba tak na chałkę nakładać. Miałoby to sens. Tak sobie dziabnąć teraz. Ja mam kapuśniak i nie jest to taki tradycyjny, jak wszyscy znamy, kwaśny kapuśniak, tylko on jest taki słodziutki, ma rodzynki, migdały, dużo marchewki, czuć tą kapustę, ale jednak ten słodki smak tutaj przeważa. No i nie jest w ogóle robiony na mięsie, więc jest to opcja dla wegetarian. Mam tutaj, słuchajcie, wątróbkę w cebulowym sosie. Ten sos jest taki lekko słodkawy, co świetnie pasuje do wątróbki. Do tego są ziemniaczki, młode ziemniaczki oraz surówka z ogórka, papryki i ziół. Świetnie to się wszystko komponuje. Pyszne danie. Absolutnie nie żałuję, że je zamówiłem, mimo że to już druga wątróbka w czasie tego posiłku. Jemy pierogi, pierogi alaryjskie, ale nie ma takiej typowej okrasy jak w polskich pierogach ruskich, czyli nie ma cebuli, nie ma włoczku. Jest za to czosnek i tymianek. Smakuje to rewelacyjnie. Pierogi w karcie nazywają się właśnie pierogami czosnkowymi. W farszu zaś jest chyba więcej twarogu niż ziemniaków, co też jest spoko. Prawdziwa rewelacja. Dawno tak pozytywnie nie zaskoczyłem się w żadnej restauracji. Naprawdę świetne jedzenie. O nim dość opowiedzieliśmy już będąc w Mandragorze. Sam wybrałem dania, które są oznaczone logotypem miejsca inspiracji. Czyli są to dania, które jakby nawiązują do kuchni regionalnej, do klimatu regionu. I były one tak smaczne, że z chęcią zjadłbym je ponownie, choć raczej nie teraz, bo naprawdę mocno się nażarłem. Do tego fantastyczny klimat restauracji, wystrój, muzyka. Bardzo rzetelnie rzeczowa i sympatyczna obsługa, która dbała o to, by doświadczenie, jakim jest obiad w Mandragorze, było jeszcze lepsze. Polecaliście mi Mandragorę i teraz wiem już czemu. Ja polecam ją dalej. Jeśli będziecie kiedykolwiek w Lublinie, no to musicie odwiedzić. Fajne fontanny w tym Lublinie mają. Parę światełek, parę żaróweczek i od razu jaki jest efekt. Na obiad w Mandragorze tak się najedliśmy, że nie mamy już miejsca na kolację, ale chociaż na kolację przyjmiemy piwo, idziemy do browaru zakładowego Wielokran. Piwko wypite, bardzo dobre, browar zakładowy na plus, a w ogóle bardzo zaskoczyło mnie to, że multitap jest w budynku opery. Opery, która jest tutaj. I tak ładnym światełkiem nam oświetla drogę. Spaliśmy w miejscu, które nazywa się Trybunalska City Pub. I wbrew pozorom nie jest tylko pubem, ale też restauracją. No i jest kilka pokojów noclegowych. Tak to wygląda tutaj. Sonia, pomachaj. Hej. Bardzo duży, przestronny pokój. I jedna rzecz mnie bardzo rozbawiła, a mianowicie łazienka. Bo w łazience pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Są dwa prysznice. Widzieliście kiedyś coś takiego?
ale może jest to przydatne w jakichś tam sytuacjach. Kto wie. Byliśmy już na śniadaniu, ja zjadłem śniadanie lubelskie, czyli śniadanie z cebularzem zapiekanym w serze bursztyn z pieczlkami, pomidorem i w zasadzie to tyle. Smakowało lepiej niż wyglądało. Sonia jadła takie tosty z komosą ryżową i jajkiem. No i razem podzieliliśmy się racuszkami bananowymi. Do tego dobra kawa. Sonka wyparzone metodami alternatywnymi, także duży prop. No i co, opuszczamy to lokum i dzisiaj jeszcze w Lublinie spędzimy parę godzin. Póki co idziemy zwiedzać. Spróbujemy wejść na dach, bo ponoć jest pięknie tam na górze. Jesteśmy na górze. Uhu! Idź. Idę. Tutaj są pszczoły w tamtym ulu. Lepiej nie podchodzić, bo urządlą. No i fajnie tam, i na górze, i w środku. Bardzo przyjemny budynek. Dużo ciekawych rzeczy tam się mieści. Również ten browar zakładowy, w którym wczoraj byliśmy. Także polecamy, dajże. Teraz wyszliśmy do ogrodu saskiego. Póki co ładnie. Polecam. Takie kwiatki. A to Sonia, a to kwiatki. Hello. To Sonia. Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. Kici, kici, kici. W ogrodzie saskim, jak w Łazienkach w Warszawie, są pawie. Fajny ten Lublin, są pawie. No pokaż ten ogon. Jeśli nie wiedzieliście, skąd się wzięło wyrażenie dumny jak paw, no to tylko popatrzcie na tego pawia, jak on chodzi. Jaki on jest dumny. Jaki on jest piękny. Dowiedziałam się od pani, że paw ma na imię Florek. Ale jak ja na niego tak patrzę, to bardziej Florian niż Florek. W ogrodzie saskim wylądowaliśmy dzięki wczorajszemu kelnerowi z Mandragory, który nam polecił bardzo dużo miejscówek jedzeniowych i niejedzeniowych do zobaczenia. Wszystkich nie damy rady zobaczyć. Dał nam też mapkę w ogóle z Lublina. No i to jest właśnie obsługa w knajpie. To jest właśnie obsługa w knajpie. To była chyba najlepsza obsługa, jaką ostatnio spotkałam. Niewymuszona. Taka naprawdę pomocna i widać, że robią to z pasji i to od razu sprawia, że ten lokal troszkę też zyskuje. Nawet, ale jedzenie i tak było bardzo dobre, więc to nie dlatego chwalimy tą knajpę. Jak mostek, to muszą być kłódki, ale są tylko na środku, tu i tu. Idziemy do piekarni Kuź, założona w 1944 roku. Kupiliśmy w piekarni oczywiście cebularza. Słyszałem, że to jest najlepsza piekarnia Kuźmiuk. Najlepsza piekarnia na cebularza. Ma kilka punktów w całym mieście. Tak to wygląda. Mini cebularz za złoty 30 zł, czyli no jest to bardzo, bardzo tania przekąska. Czas na degustację. No trochę już odleżał chyba dzisiaj. Tak? To by było dobre na świeżo, na pewno. Tymczasem chcemy się wspiąć na wieżę trynitarską, która jest za mną. Ponoć, o, jest tak prześwietlona, że jej nie widać, ale uwierzcie mi, że tam ona jest. W każdym razie chcemy się na nią wspiąć, bo ponoć jest piękny widok. Musimy tylko znaleźć do niej wejście. 3, 4. Zmęczyłam się już, że jeszcze dużo schodów. Udało nam się wejść na górę, widok jest piękny, jesteśmy wyżej niż wczoraj. Na baszcie w Zamku Lubelskim. No ładnie tutaj. Schodzimy. Zeszliśmy jeszcze do katedry, która jest za nami, a teraz idziemy na lody. Na górze mam jogurt z orzechami i miodem, a na dole mam figę karmelizowaną. Pyszne są te lody. Na lodach byliśmy w cukierni Anabilis. Może was to dziwić, bo Lublin jest znany z lodów Bosko, które są już obecne w wielu miastach Polski. I to był jeden z argumentów, żeby jednak do Bosko nie iść. A drugi z argumentów był taki, że o Anabilis usłyszałem, że sprzedają tam bardzo kremowe lody. Sprawdziłem i jest to faktem. Są to bardzo, bardzo, ale to bardzo kremowe lody, co mi osobiście mocno odpowiada. Uwielbiam takie lody, a po lodzie czas na coś wytrawnego, więc najpierw kawa, potem obiad. Kawkę wypiliśmy w Cup Cup Cafe, która znajduje się za mną.
I była to bardzo dobra kawa, profesjonalnie przygotowana, świetne ziarna. Mieliśmy wielu faworytów i mieliśmy bardzo wiele poleceń. Ostatecznie byłem zdecydowany pójść do perłowej pijalni piwa, lecz dzisiaj trwają w Lublinie juwenalia i przez to, żeby usprawnić wydawkę, w perłowej pijalni piwa jest specjalne, bardzo króciutkie menu, które nie wydawało mi się zachęcające. To takie zwykłe menu jest o wiele ciekawsze moim zdaniem, więc stwierdziliśmy, że pijalnia perłowa piwa kiedy indziej. Może jeszcze do Lublina wrócimy, w sumie chętnie wrócimy do Lublina, a tymczasem idziemy do Armenii, która specjalizuje się w kuchni kaukaskiej, przede wszystkim w kuchni ormiańskiej. Kuchnia ormiańska w Polsce jest rzadko spotykana, więc jesteśmy bardzo ciekawi, a słyszeliśmy, że ta restauracja naprawdę trzyma wysoki poziom, także idziemy sprawdzić. Moja zupa nazywa się spas, to zupa bez mięsa, z masłem, z kaszą, z cebulą, z kolendrą. A ja mam zupę bajazet, tradycyjną ormiańską zupę, której przepis ma już ponad 3,5 tysiąca lat. Jest taka dość gęsta. Pachnie fantastycznie. Dobra, dużo przypraw. Zamówiłem łow uzbecki, czyli cielęcinę duszoną z ryżem, marchewką, cebulą i czosnkiem posypaną świeżymi ziołami. Wygląda to jak danie jednogarnkowe, ale to mięsko fajnie wygląda. Ładnie pachnie. I bardzo ładnie pachnie. Mięsko poprzepasa. Tak? Ja zamówiłam kanacz lobby. Przeczytam co to jest. Jest to lawasz nadziewany fasolką szparagową, ziołami i jajkiem, podawany z danym sosem czosnkowym. To jest chyba to do picia, prawda? To się pija. Jest to wielkie, a ja już się najadłam zupą, której nie dojadłam nawet, więc tutaj to jest wyzwanie. Przykroimy. Głównie fasola. Tak. No to smacznego. Dziękuję. Serio, te porcje były ogromne. Wzięliśmy na wynos. Oto dowód. I jakby w tych pudełkach jest ponad połowa każdego dania. Są oni to chyba 3/4 tego lawasza, bo i zupa była sycąca, no i drugie danie też ogromne. Do produkcji mojego chyba ze 3 torebki ryżu użyto. Jest ono bardzo ciekawe. Pierwszy raz jadłem coś takiego. Mi bardzo smakowało, aczkolwiek nie wiem jak można tutaj zjeść dwa całe dania, ale mamy kolację, więc jedziemy do domu. Myślę, że warto sprawdzić. Przekonać się, jak wygląda kuchnia ormiańska, uzbecka, też są dania kuchni gruzińskiej, jak ktoś lubi. Także jest to, myślę, fajna alternatywa dla jakiejś tutaj kuchni regionalnej, której troszkę w tym vlogu sprawdziliśmy. Bardzo nam się podobało. Ja jestem, szczerze mówiąc, mile zaskoczony. Żeby spróbować wszystkiego, co tutejsza gastronomia ma do zaoferowania, to pewnie byśmy musieli przyjechać na jeszcze kilka dni i pewnie dlatego też tutaj wrócimy. Fajne jest to, że jest dużo miejsc z kuchnią regionalną, co nie występuje w każdym mieście. Często ta kuchnia regionalna jest taka zmarginalizowana. Tutaj tego nie ma, jest na każdym kroku i bardzo mi się to podoba i na pewno będę chciał wrócić do Lublina, żeby spróbować jej jeszcze więcej. Już mi znajomi piszą na Insta Stories, że o, fajny ten Lublin i tak pisze, że tak, bardzo nam się podoba. Więc już widać po takich naszych sneak peek na stories, że jest to miasto, które ma wiele do zaoferowania. My zostaliśmy tutaj zaproszeni z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej i powiem wam szczerze, że tą kampanię, świętowanie tego 450-lecia widać w mieście i to mi się bardzo podoba, bo gdziekolwiek nie poszliśmy, było to widoczne, że miasto to świętuje. Też mi się bardzo podoba, że miasto chwali się swoim rozwojem, chwali się projektami, które zostały zrealizowane w ostatnich latach. Piszcie w komentarzach, czy byliście w Lublinie, a jeśli tak, to gdzie jedliście? Czy lubicie cebularze? Gdzie są najlepsze cebularze? No a my się powoli żegnamy. Powoli, no już się żegnamy. Pamiętajcie, jeśli wam się ten film podobał, o zasubskrybowaniu tego kanału. Koniecznie łapka w górę. Też warto kliknąć bodajże dwa razy dzwoneczek. Bo słyszałem, że wielu z was nasze filmy nie pojawiają się w tej zakładce subskrypcje. Także być może warto kliknąć ten dzwoneczek dwukrotnie. No a na dziś to już wszystko. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego! Will you say that again?